Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Piotrek, jak to zapoznanie z tą tutaj największą, dużą skością na świecie dzisiaj przebiegło? A to największa jest skoszcia? Nie, są większe jeszcze. Tak? No fajnie, znaczy skoki takie można powiedzieć, takie. Pierwszy ok, drugi trochę gorszy, znaczy drugi taki był nie do końca dobry, a ten ostatni w fali już był taki fajny nawet. Jak czujesz się i fizycznie, i psychicznie po tym zamieszaniu w Polsce, które nam sięgało szaleństwa chwilami? A dobrze, już, znaczy no wiadomo, że to... Był czas na to, żeby odpocząć, na regenerację i udało się zregenerować, no i znowu kolejne zawody, znowu walczymy dalej. Jesteśmy niejako na półmetku sezonu, teraz przygotowujecie się do Lahti. Jak w tej chwili to jest, czujesz się, ta twoja dyspozycja, jak wygląda według ciebie? A dobrze, można powiedzieć, że no cały czas te skoki są dobre, stabilne na wysokim poziomie. Wiadomo, zdarzają się gorsze, lepsze, ale raczej dobrze się czuję i mentalnie, psychicznie i w sumie i fizycznie też nie mam żadnych problemów. Testujecie tutaj jakieś rozwiązania sprzętowe? Nie. Piotrek, w ostatnich dniach furorę robią filmiki z Piotrem Żyłą czy Kamilem Stochem 12-14-letnim. Pamiętasz tamte nagrania? No, pokazywali mi. Znaczy pamiętać raczej nie pamiętam, bo to raczej było dawno temu, nawet człowiek nie wiedział, że w ogóle ktoś tak naprawdę nagrywał, bo to tak dawno temu to było, ale no tak ciekawe, strasznie, tak ciekawe, no. Dzisiaj w bardzo podobnym wieku jest twój syn, który walczy w lotoskapie. Jakie rady dzisiaj mu udzielasz, mając na uwadze to całe doświadczenie, które nabyłeś? Nie wtrącam się mu. A powinien się sam tak naprawdę. Ma trenera od tego, a ja tak naprawdę jestem... No w sumie papierów trenerskich nie mam. Jakby tak naprawdę się mnie zapytało o radę, no to wtedy bym mógł coś doradzić, ale raczej ma... Raczej ma trenera i trener wie, co ma robić, a ja nie jestem z nim cały czas na skoczni. I dwa ostatnie szybkie pytania, które zadajemy wszystkim. Kto według Piotra Żyły jest najlepszym skoczkiem w historii skoków narciarskich? Znaczy to takie trudne pytanie. Na pewno Nykanen był najlepszy w swoich latach, później był Goldie, później wiadomo Adam. A teraz można powiedzieć, że Kamil dominuje i Kamil jest teraz najlepszy. Znaczy jeszcze poprzednie trzy sezony Peter Press, także no zawodników takich bardzo dobrych było dosyć sporo. No i ten, co łazi za mną cały czas. Piotrek, i ostatnie pytanie. Które trofeum jest dla ciebie najważniejsze w tym sporcie? Znaczy nie wiem, w tym sporcie raczej trofea się nie liczą, raczej tu jest, nie wiem, no tu po prostu liczy się co innego, liczy się chęć skakania i przyjemność tego, co się robi, a trofea no to na płuce i tak się zakurzą. Tak. Dobra, dzięki Piotrek. Odkąd papryki za dużo zjadłem, dzięki.